control. Cześć, z tej strony Kubazanin29, witam Was w kolejnym poradniku dotyczącym tworzenia gier w FPS Kreatorze. Dzisiaj zajmiemy się dosyć prostą rzeczą, ponieważ będę też wplatał tutaj w te poradniki podstawowe rzeczy, a więc powiemy sobie o przedmiotach, o ich typach i o właściwościach i kilku nowych rzeczach, które dodano w tej wersji FPS Kreatora. Jeszcze zanim zaczniemy ten poradnik, chciałem zaprosić Was wszystkich na stronę mojego kanału kubazanin29.u.pl. Linki są również na głównej stronie mojego kanału. Do strony będę sukcesywnie dodawał oczywiście materiały. Już teraz możecie każdy z tych materiałów, jak i całą stronę, skomentować za pomocą tutaj tego pola. No i myślę, że za niedługo też będę dodawał jakieś materiały i z tej strony również można pobierać najbardziej aktualne wersje, najaktualniejsze wersje wszystkich projektów, które prowadzę lub które już skończyłem. Dobra, czyli wróćmy sobie do FPS Kreatora. Jeszcze zanim zaczniemy tutaj mówić o przedmiotach, chciałem powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, funkcjonalności. Wciśnijmy sobie klawisz F1 i w tej chwili wyświetliło się nam takie okienko, w którym mamy zmapowane tutaj wszystkie klawisze odnośnie każdych trybów edycji czy tam testowania całej naszej gry. I jak widzimy, stąd możemy dowiedzieć się, za co konkretny klawisz odpowiada. Wciskając jeszcze raz F1, wychodzimy z tego trybu i jesteśmy już w normalnym trybie. W takim razie przejdźmy sobie do naszej biblioteki po lewej stronie Entities. Klikamy tutaj, jak widzimy, Add New Entity, żeby dodać jakiś przedmiot. Mamy tu listę przedmiotów, które możemy dodać. Weźmy sobie Boxes i na przykład Wooden Crate. Czy ja tutaj mam gracza, tutaj, w tym miejscu? To może, jeśli on jest w tym miejscu, to ja też w tym miejscu spróbuję sobie na przykład dodać jakieś tu pudełka. Dobra, jak widzimy, w tej chwili, gdy wybrałem pudełko, ono pojawiło się w tutaj, przepraszam, w liście szybkiego wyboru po lewej stronie, pod Add New Entity. Pojawiło się właśnie to Wooden Crate. Możemy go teraz stąd wybrać i gdzieś wstawić. Jak widzimy, mamy tutaj również w liście wyborów kilka innych przedmiotów. To są wszystkie przedmioty, które aktualnie znajdują się na scenie, a więc gdybyśmy chcieli kiedyś wrócić do jakiegoś przedmiotu podczas budowania, to właśnie ta lista szybkiego wyboru jest jak najbardziej dla nas. Teraz tak, jeśli wracając już do samych obiektów, przedmioty, przynajmniej na razie, będą dzielić się dla nas na obiekty statyczne i dynamiczne. Obiekty dynamiczne to są obiekty, które są umieszczone w właśnie tym zielonym kółeczku na środku, jak widzimy teraz na ekranie. Na te przedmioty będą działać siły fizyczne. Te przedmioty będziemy mogli przesuwać i możemy je rozwalać również, więc no tutaj między innymi chodzi o prawa fizyki, które będą działały na ten przedmiot i one działają. Klikamy sobie lewy przycisk myszy i wstawiamy ten przedmiot tu, powiedzmy. Teraz z drugiej strony wstawimy sobie ten sam przedmiot, lecz statyczny. Klikamy na klawiaturze Y i w tej chwili zmieniliśmy tryb tego obiektu na statyczny. Klikamy znów lewym przyciskiem. Prawym przyciskiem usuwamy tutaj z wyboru myszki. I w tej chwili mamy dwa obiekty, statyczny i dynamiczny. No, statyczny obiekt jest oczywiście opozycją tego dynamicznego, więc na niego nie działają żadne siły, nie da się go przesuwać. Jeśli zawiesimy go w powietrzu, to on nie spadnie. Dobrze.
Teraz może zróbmy coś tutaj innego. Przybliżmy sobie kukiem myszy i klawiszami. Teraz, gdy klikniemy lewym przyciskiem na nasze pudełko, wyświetlą się nam opcje odnośnie edycji tego pudełka. Jak widzimy, pierwszą opcją jest position, czyli pozycjonowanie naszego pudełka na osi XZ oraz na osi, co tutaj jest nowego, Y, czyli możemy również w górę i w dół, jak widzimy. To może być, jeśli chodzi o oś Y, które niewygodne, ale za chwilę powiemy sobie o drugim sposobie umiejscawiania przedmiotów w perspektywie 3D. Dalej mamy rotate, czyli rotacja, obracanie przedmiotów, też również są trzy osie. Myślę, że tutaj nie trzeba tego tłumaczyć, jak to działa. Po prostu przeciągamy i obracamy. Mamy scale, czyli skalowanie. Możemy skalować w trzech różnych osiach lub w wszystkich naraz, klikając na ten biały tutaj kwadrat. Musimy, pamiętajmy, najechać tak trochę z boku, bo jeśli klikniemy tutaj, to może się zaznaczyć nam ta zielona oś Y. Dlatego tutaj z boku klikamy i powiększamy ten obiekt, powiedzmy, do takich rozmiarów. Dalej mamy properties. To są opcje. Je zostawimy sobie na koniec. Niżej mamy extract. Gdy klikniemy to, jesteśmy znów w trybie przemieszczania przedmiotu, tylko że przemieszczamy go za pomocą po prostu kursora. Dodatkowo mamy możliwość powielania przedmiotów, czyli powiedzmy tu mamy jedną tą skrzynię z takimi samymi właściwościami, jakie nadaliśmy je przed chwilą, czy tam wielkości, czy obrotu. Tu możemy kliknąć sobie drugą skrzynię, prawy przycisk i mamy dwie skrzynie. Position troszkę sobie możemy przesunąć. No i w tej chwili mamy dwie takie same skrzynie, czyli ekstrakt służy w zasadzie do kopiowania obiektów lub ich jakiegoś tam szybszego przemieszczania, jeśli nie chcemy się bawić tymi strzałeczkami. Delete to jest chyba sprawa oczywista. Usuwamy obiekt. Możemy to zrobić oczywiście za pomocą skrótu delay na klawiaturze. Mamy też ciekawą funkcję, którą jest lock. Gdy klikniemy lock na zaznaczonym obiekcie, lokujemy jego zaznaczenie. W tej chwili, co byśmy nie robili, widzimy, tutaj działa wszystko. Zaznaczenie działa na tym obiekcie, na tym nawet działa, ale na tym nic nie możemy zrobić. On jest zlokowany, nic nie możemy go przesunąć, dotknąć. Gdybyśmy chcieli go odlokować, klikamy Shift i najeżdżamy na niego. W tej chwili klikamy lewy przycisk myszy i znów jesteśmy w trybie jego ponownej edycji. Jak widzimy, teraz już wszystko działa odpowiednio. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do tych opcji. Może tutaj. W takim razie klikamy tutaj to. Koło tego, o, Properties. Jesteśmy teraz w opcjach naszego obiektu. Po naszej lewej stronie jest okienko z wszystkimi opcjami, które możemy zwinąć. Jak widzimy, one tutaj dzielą się na różne tam kategorie. Natomiast tutaj, co jeszcze możemy zrobić, to trzymając prawy przycisk myszy, możemy obracać się wokół obiektu myszką. Przybliżając myszkę do siebie lub oddalając, przybliżamy również i oddalamy jakby tą kamerę, która obiega ten obiekt dookoła. Natomiast kółkiem myszy oddalamy w ogóle od osi obrotu jakby tą naszą kamerę i tak możemy ten obiekt teraz, na przykład w tym trybie, trzymając prawy przycisk myszy, możemy strzałkami umiejscowić go na przykład, o, dokładnie w tym miejscu. Byśmy chcieli o coś takiego. Mamy również właśnie możliwość umiejscowania obiektów jeden na drugim lub po prostu podnoszenia lub obniżania poziomu tych obiektów. Robimy to za pomocą klawiszy Page Up i Page Down.
O tak. Jak widzimy w opcjach, możemy również zmienić sobie tryb, czyli czy ma być ten obiekt statyczny czy dynamiczny. Mamy w takim razie dwa sposoby na zrobienie tego, albo tutaj w opcjach, albo za pomocą przycisku Y. Możemy zmienić sobie jego nazwę, ale to są mniej ważne rzeczy. Main, tutaj nadajemy naszym obiektom skrypty. Klikając na te trzy kropeczki możemy wybrać skrypt, który chcemy nadać naszemu obiektowi. Co tu jeszcze jest ważnego? Dalej mamy rzeczy, które bardziej odnoszą się do typu obiektu. Gdybyśmy tu wyłożyli broń, co za chwilę pokażę, to będziemy na przykład mieć opcje dotyczące siły strzału, dokładności czy wielkości magazynka. Dobra. Teraz tak, trzeba też pamiętać o tym, że gdy jesteśmy w tych opcjach, gdy zmienimy coś tutaj, w tych okienkach i nie damy Apple Change, tylko po prostu klikniemy gdzieś tutaj lewym przyciskiem myszy, to te opcje nie zostaną zatwierdzone. A więc musimy pamiętać, że trzeba tutaj sobie zawsze klikać po zmianie tych opcji Apple. A więc tak, może zmienimy sobie jego Static Mode na Yes i klikniemy Apple. W tej chwili mamy statyczny obiekt, zrobiliśmy z dynamicznego statyczny, a ten obiekt możemy powiedzmy przemieścić za pomocą page up i page down na ten drugi obiekt. O, tak, coś takiego. Widzimy, powinno być ok. Klikamy Apple i mamy jeden obiekt na drugim. Ustawienie obiektów jeden na drugim, to pokazałem jeden z możliwych sposobów. Teraz pokażę drugi. Wybierzmy jeszcze raz na przykład ten wooden crate i kliknijmy to sobie na przykład w przestrzeni, albo zróbmy to od razu tak jak ma być. W takim razie chcemy, żeby ten obiekt był na tym obiekcie. Klikamy tylko, w tej chwili jeśli najeżdżamy na ten obiekt, nic się nie dzieje. Gdy klikniemy Enter, uaktywni się nam opcja, która automatycznie dostosowuje wysokość myszy, na którą wskazuje właśnie nasz kursor. Czyli dostosowuje wysokość naszego obiektu, na który wskazuje kursor. W tej chwili, o tutaj, na ten poziom by nam dało to skrzynię, a w tym przypadku, jak widzimy, możemy robić na ten poziom. W zasadzie, jeśli chodzi o obiekty, tutaj to tyle. Jeszcze mogę pokazać tutaj opcje dotyczące broni, ale myślę, że to nie jest nic szczególnego. Jak widzimy, wyłożyliśmy sobie broń. Znów wchodzimy w jej opcje. Tutaj jak widzimy mamy tutaj w AI System mamy Damage, Accuracy, Relate i Fire Iteration, Range. Czyli opcje dotyczące w zasadzie tylko i wyłącznie dla broni, jakim mają zasięg, czy tam jaką mają moc obalania przeciwników. Okej. Więc w zasadzie w tym poradniku to będzie, jeśli chodzi o obiekty, tyle. Dzięki za oglądnięcie, no i zapraszam. Tak jak mówiłem, na stronę moją internetową oraz do przeglądania pozostałych materiałów, które znajdują się na kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!